Cześć, z tej strony Capricorn i dziś zrobimy sobie mały opening, czyli otwarcie pudełka z brejerami akurat. Dzisiaj stable surprise, czyli niespodzianka stajenna. Jak widzicie, tak jak mówiłam zresztą, seria stablemates. O, proszę bardzo, seria stablemates, piękny najazd. W środku znajdują się dwa koniki. Jeden dorosły i jeden źrebak. Jest to seria z zeszłego roku, jeśli się nie mylę, i chyba już nawet wycofana, ale nie pamiętam, musiałabym sprawdzić. W każdym razie w tej chwili w sklepach go nie ma. Ja go kupiłam jakiś czas temu, odłożyłam na półkę i całkiem zapomniałam. Robiłam porządki, znalazłam, więc otwieramy. Dokładnie jest to numer 6049. No to co? Otwieramy. Pudełko jest, wygląda jak taka mała stajnia z daszkiem. Tutaj mamy drzwiczki, a z drugiej strony mamy duże drzwiczki. I otwieranie polega na tym, że naciskamy i one się otwierają. Proszę bardzo. O, tutaj jest coś, nie? Dobra, no. Ale zapakowane. Tu mamy dorosłego konika. Proszę bardzo, już widać, jest łaciaty, srokacz jakiś idący. A drugi konik to jest rybaczek. Ten akurat zestaw był zamawiany w taki sposób, że było już wiadomo, co jest w środku, i podejrzewam, że on po prostu był otwarty wcześniej i dlatego jest zapakowany w takie bąbelki, bo chyba oryginalnie są tylko w woreczkach. No dobra, nie mam nożyczek. Muszę iść po nożyczki, bo nie dostanę się do tego. Czekajcie chwilę. Okej, jestem już. Odkleiłam, znaczy przecięłam właściwie te i wyciągamy. Proszę bardzo, jeden koniś mały i drugi koniś większy. Już wiemy, że to jest to chyba Quarter Horse, tak? Nie pamiętam tego moldu. Ale ten skrobiący się źrebaczek to jest właśnie ten, którego poszukiwałam do kongi. No i tak, znowu są tu. A, tu się da otwierać, proszę bardzo, lewą ręką, ja też jestem zdolna. Jeden oraz drugi. Może jednak powinno to. Odklejaj się. Dobra, moment. Może jednak wezmę nożyczki i to przetnę jakoś. Czekajcie, mi jest wygodniej lewą ręką. W tej chwili. O, jest. Cześć, rybaczku mały. Jeszcze bardzo, tu mi uciekł moment. O, teraz powinno być lepiej. Mały skrobiący się rybaczek łaciaty, kasztanowato srokaty oraz jego mama. Gniado srokata. Można było sobie, tak jak powiedziałam, wybrać ten zestaw i właściwie to jest jedyny zestaw, który został. I wzięłam go dlatego, że potrzebuję tego źrebaczka do kongi. Potrzebuję, no chcę. I już wam pokazuję resztę tych moich źrebaczków. Momencik. Hej! Już jestem i już wam pokazuję moje małe źrebaczki skorbiące się.
tu jest kasztanek. Tylko niestety nie pamiętam, z jakie one są zestawów. Ale żaden nie był kupowany pojedynczo. Wszystkie są z jakichś zestawów. Kasztanek. Dzisiejszy srokacz. Tutaj mamy jakiegoś bułanego, myszatego. Nie mam pojęcia, jaki to kolor maść. Tutaj jest gniadek z gwiazdką na czole. A palusek Izabelek z derką na zadku, nakrapianą. Oraz deresz srokaty. Czyli mam już 6 zierbaczków małych. A tutaj jest mama z dzisiejszego zestawu. Oraz też znalazłam jeszcze 2 koniki tego samego moldu. Gniady. Oraz opalosek. Z rudym ogonem. To chyba ciemny kasztan, co? Jabalusek tarantowaty. No to dzisiaj byłoby tyle. Może będę nagrywać częściej takie filmiki, jak tylko będę miała czas, jeżeli w ogóle ktoś to będzie chciał oglądać. A mam sporo do pokazania. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo. I do zobaczenia. Pa, pa!